Ołtarz główny jest w stylu klasycystycznym z końca XVIII wieku. W jego centrum znajduje się obraz męki pańskiej, pędzla głośnego wówczas malarza Franciszka Smuglewicza, który później był profesorem Uniwersytetu Wileńskiego. Chrześcijanie przez pierwsze 3 stulecia byli prześladowani. Dopiero cesarz Konstantyn Wielki swym edyktem wydanym w Mediolanie w 313 roku wprowadził równouprawnienie chrześcijaństwa w stosunku do innych religii. Skończyła się era prześladowań. Wtedy do akcji wkroczyła matka cesarza, święta Helena. W 1320 roku wyruszyła do Ziemi Świętej, do Jerozolimy i zarządziła na wzgórzu Golgota poszukiwanie krzyża Chrystusowego. Znaleziono 3 krzyże. Tak opowiada tradycja. Który z nich był prawdziwy, czyli Chrystusowy? Bo jak wiadomo, Chrystusa ukrzyżowano pośrodku 2 łotrów. Przyniesiono chorą obłożnie kobietę na wzgórze Golgota. I właśnie tą historię przedstawia malowidło w prezbiterium na prawej stronie świątyni. I owa chora obłożnie kobieta dotknęła najpierw jednego krzyża, później drugiego krzyża. Nic się nie stało. Dopiero przy dotknięciu 3. krzyża ozdrowiała. Nie było już wątpliwości. Ten 3. krzyż, największy, już na pierwszy rzut oka wydawało się, że to był właśnie Chrystusowy krzyż, ale chciano mieć pewność. Przy dotknięciu tego 3. krzyża przyniesiona na wzgórze Golgota kobieta ozdrowiała. Nie było już żadnej wątpliwości. To był krzyż Chrystusowy. Stało się to dokładnie 14 września 320 roku. I wtedy właśnie na wschodzie powstało święto podwyższenia Krzyża Świętego. Z biegiem lat to święto przyjęło się również na zachodzie. Na lewej stronie świątyni znajduje się kolejne malowidło, symboliczne przedstawienie podwyższenia Krzyża Świętego. Znaleziony Krzyż Święty jest w pozycji pionowej i krzyż ten obejmuje i całuje cesarz Konstantyn Wielki. Szaty cesarskie ma zdjęte, również koronę, które spoczywają u stóp krzyża. Całujący krzyż Konstanty wygląda więc niczym zakonnik. Cesarza przy tym akcie nie było, ale to on wprowadził tolerancję dla chrześcijan, które stało się wkrótce niejako religią państwową. Sprawcą odnalezienia krzyża była jego matka, święta Helena, którą widzimy klęczącą i adorującą krzyż. Tak się przyjęło na wschodzie przedstawianie tego aktu podwyższenia Krzyża Świętego, które jako święto zostało obchodzone i obchodzone jest do dziś dnia, w dniu 14 września.
Odnaleziona relikwia Krzyża Świętego znalazła się w wybudowanej przez świętą Helenę bazylice grobu świętego. Bazylika stała się tym miejscem pielgrzymkowym rzesz chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W pierwszej połowie VII wieku Jerozolima, która znajdowała się wówczas, zresztą jak cała Ziemia Święta, w granicach Cesarstwa Bizantyjskiego, została najechana przez Persów. Persowie zrabowali drzewo Krzyża Świętego. Jednak po kilku latach cesarz bizantyjski Herakliusz II, nazywany niejednokrotnie w historiografii pierwszym krzyżowcem, pobił Persów i odzyskał drzewo krzyża. W 630 roku cesarz, który odzyskał relikwię krzyża, uroczyście wnosił to drzewo święte do Jerozolimy. Jak opowiada legenda, cesarz poczuł, że niesie ogromny ciężar. Prawie, że ustał w tym swoim trudzie. Towarzyszący mu arcybiskup, metropolita, zwrócił uwagę cesarzu. Niesiesz krzyż Chrystusowy. I w tym momencie cesarz Herakliusz przystanął, zrzucił z głowy diadem cesarski i z ramion bogate szaty władcy cesarza Bizancjum i w zgrzebnej koszuli niósł dalej to drzewo. Bo to ono nagle poczuł się, że to drzewo już przestało być tak ciężkie. I wnosił je radośnie do Jerozolimy. Właśnie tą scenę przedstawia malowidło w kaplicy świętej rodziny po prawej stronie powyżej drzwi. Mamy tam napis Jerozolima 629 rok. Jest tu mała pomyłka, winno pisać 630 rok, bo wówczas to zdarzenie miało miejsce.